Witam Was w kolejnym odcinku Przygód Latającego Czarodzieja, a dziś zaczynam zupełnie nowy projekt i chciałbym, żebyście towarzyszyli mi na kolejnych jego etapach. Będę pojawiał się z moimi dronami FPV w różnych miejscach Łodzi, aby ostatecznie z ujęć, które uda mi się uzyskać, stworzyć jeden wielki klip, którego głównym bohaterem będzie moje ukochane miasto, Łódź. Pierwotnie miał być to w ogóle daily vlog, ale nie chcę być gołosłowny, a ponieważ prawdopodobnie nie będzie to codziennie, no to nie byłoby już daily, ale będzie często. A żeby nie przegapić kolejnych odcinków, to już teraz koniecznie kliknijcie suba i dzwoneczek. Każdy odcinek to będzie taki swego rodzaju making of. Zobaczycie, w jakim miejscu aktualnie jestem i jak powstają kolejne ujęcia, które być może znajdą się w finalnym klipie. Mam pewien pomysł na tytuł tego klipu, ale z chęcią zobaczę Wasze propozycje, dlatego jeśli macie jakieś oryginalne pomysły, napiszcie je w komentarzu. Tam też napiszcie propozycje miejsc w Łodzi, które koniecznie chcielibyście w finalnym klipie zobaczyć. Każdą postaram się uwzględnić. A dziś jesteśmy na Dworcu Fabrycznym. Wdzięczne miejsce, jeśli chodzi o fotografię i wideo, zresztą w pięknej okolicy Nowego Centrum Łodzi. Tu wszystko naokoło cały czas się zmienia. Tutaj stoimy przy bramie miasta, które też dodaje uroku. Tam zaraz obok jest EC1. Piękny obiekt, który robi wrażenie. Cała okolica tu pięknieje, a Łódź Fabryczna, dworzec Łódź Fabryczna zdecydowanie króluje w tym miejscu i z góry, z tej podniebnej perspektywy wygląda dosłownie kosmicznie. Jeśli chodzi o sprzęt w tym projekcie, to oczywiście drony FPV i tu przede wszystkim Protek 35. Być może pojawi się Roma. Wszystko zależy od okoliczności. Wideo zostanie zrealizowane GoPro 9, być może 8, a wystabilizowane w Gyroflow. Tu mam dla Was jeszcze małą niespodziankę, bo tak naprawdę już zacząłem realizację tego projektu. Kilka dni temu byłem na Placu Wolności. Koniecznie chciałem zdążyć przed remontem. Jestem na Placu Wolności. Jutro mają go rozbierać, więc przyszedłem trochę wcześniej. Jest parę minut po 6:00. Jestem z Jankiem, więc będzie mi raźniej. Tu jest Janek. Już go widzieliście nieraz na vlogu. Nie przedłużając, chcę na pewno zrobić jakieś ujęcie tutaj wokół kościuszki. Na pewno chcę zaliczyć ten kościół. Słońce ładnie wschodzi. Zobaczcie, jakie fajnie wygląda ta ulica Północna w Łodzi. Tam mamy Piotrkowską, tu się Piotrkowska zaczyna i na pewno to też uwzględnię. Nie przedłużając, lecimy. Szkoda czasu. Zegar to wygląda jak z Powrotu do Przyszłości, pamiętasz tę część? No co ty? Musimy trochę dalej Piotrkowską. A co do dzisiejszych ujęć, to chciałbym przylecieć oczywiście nad dachem dworca i tak sobie myślę, żeby zacząć od bramy miasta i polecieć w tą stronę, tak jak jest front dworca. Chciałem też polatać tam później trochę niżej, może wokół pomnika spóźnionego pasażera jakąś rundkę, ale to przeniosę się później w tamto miejsce. Na razie ulokuję się tutaj. Dość gadania, musiałem zrobić małe wprowadzenie. Zaczynamy latanie. Bardzo fajne ujęcie. Wprost z dworca. Fajnie. I do góry. Cyk.
I zawrotka delikatnie. Panorama EC1, panorama Łodzi. Tam widzicie centrum. I znowu zejdziemy sobie tutaj niżej. Tu sobie przelecimy pod tymi prętami. Bardzo ładnie. Do góry. To był zdecydowanie energetyczny poranek, jakich czeka mnie pewnie wiele w najbliższym czasie. Mam nadzieję, że koncepcja tego projektu Wam się spodobała i będziecie mi towarzyszyć. W tym odcinku to już wszystko. Koniecznie zostawcie kciuki w górę, suby, dzwoneczki, komentarze i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!